przepiękny krajobraz, choć musimy dodać, że letni. To były zdjęcia zrobione latem przez naszą wydawczynię Małgosię Główkę. A teraz o pogodzie, Monika Kubiaczek. Dobry wieczór. Witaj, Moniko. Na Wyspach Owczych to jest dopiero jesień. 8-7 stopni, deszcz i wietrznie. U nas jesień taka, można powiedzieć, śródziemnomorska. Tak, dokładnie. Tak sobie myślałam właśnie, do którego dnia wpasować to, o czym mówiłeś. Na pewno do soboty absolutnie nie, ale w niedzielę już takie 7-8 i deszcz gdzieniegdzie się pojawi. Także do nas też ta jesień prawdziwa zawita, a tymczasem cieszmy się tym powiewem jeszcze ostatnim lata października. No i widzę, że na przykład w Gdańsku spacerujący cieszą się tą pogodą. Tak, i w Gdańsku w ogóle jutro będzie najlepiej, jeżeli chodzi o aurę. Temperaturę może nie, ale aurę tak w całej Polsce, bo będzie słonecznie, a nad pozostałymi miastami ciężkie deszczowe chmury. Także parasolki, no, można spacerować i przeciwdeszczówki. Można, oczywiście. Oczywiście, jakość powietrza dopisuje, także czemu nie. Ale faktycznie jutro przed wyjściem do pracy proszę się zabezpieczyć przeciwdeszczówkę czy parasol, żeby nie zostać zaskoczonym przez opady deszczu, które będą się pojawiać w Polsce prawie całej, z wyjątkiem Wybrzeża i Podkarpacia. O tym zaraz w szczegółach. Dlaczego deszcze? Dlatego, że przez Polskę będzie przemieszczał się deszczowy właśnie front atmosferyczny. Zrobi się trochę chłodniej niż dzisiaj, ale nadal przecież bardzo przyjemnie ciepło jak na październik. 18 stopni w Warszawie i co ciekawe, temperatura w ciągu nocy w Warszawie wyniesie również 18 stopni, także praktycznie w ogóle nie wzrośnie przez ten czas. W Berlinie 15, nieco chłodniej, taka sama aura. W wielu miastach bardzo podobnie będzie to wyglądać, czyli deszczowe, ciężkie chmury. No, na południu oczywiście zazdrościmy, cały czas słonecznie i ciepło. Lato nie odpuszcza i w Hiszpanii, i w Portugalii, i oczywiście we Włoszech, tam najcieplej, bo 30 stopni, jeżeli chodzi o Rzym oczywiście. Najbliższa noc z 18 w Warszawie, o tym już powiedziałam. Na południu w górach nieco chłodniej, 9 stopni, ale tam za to najwięcej pogodnego nieba. Będzie można śmiało obserwować gwiazdy. 14-16 to w pozostałych miastach w południowej Polsce i na północy trochę chłodniej. 12-13, tam też opady deszczu wystąpią w nocy i to dobra informacja, bo w ciągu dnia ich zabraknie na wybrzeżu. W związku z opadami deszczu, uwaga, drogi mogą być śliskie, także kto z Państwa będzie gdzieś jechał w ciągu nocy, proszę uważać. I tak, za dnia w czwartek mamy bardzo podobną aurę w każdym mieście, a mianowicie sporo deszczowych chmur, przejaśnienia w ciągu dnia, ale raczej będzie dominowała ta pochmurna aura, za wyjątkiem Trójmiasta. Tam będzie bardzo pogodnie i termometry pokażą w tym miejscu około 15 stopni. Najcieplej natomiast na południowych krańcach, tutaj do nawet 23 stopni na Górnym Śląsku. Dziś w całej Polsce mierzyliśmy się z silnym wiatrem w porywach do nawet 60 km na godzinę. Jutro wiatr odpuści, ale jedynie na południu. Na północy cały czas silne porywy, również właśnie do 60 km na godzinę. Sprawdzamy ostrzeżenia dla kierowców i one nie dość, że z silnym wiatrem związane są, to jeszcze z deszczem. Tak naprawdę w całej Polsce warunki do podróżowania nie będą sprzyjające, więc szczególna ostrożność się przyda. Zobaczmy, co w kolejnych dniach, bo dużo się pozmienia. W piątek jeszcze bardzo przyjemnie, szczególnie na północnym wschodzie, tam dopisze aura, a na termometrach zobaczymy 15 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, 19-20. W sobotę nawet 24 stopnie w centrum, 23 na południu i tam praktycznie bezchmurne niebo. Opady deszczu na wschodzie, na zachodzie i w centrum. Dużo pozmienia się w niedzielę, temperatura spadnie, zaledwie 9 stopni na wybrzeżu, około 13 w centrum. Opady deszczu jedynie właśnie na północnym zachodzie. W poniedziałek popada już absolutnie wszędzie, będzie jeszcze chłodniej, 8-9, maksymalnie 11 stopni. We wtorek niebo rozpogodzi się na północy, na pozostałym obszarze dużo chmur i opady w centrum, a także między innymi na Dolnym Śląsku. Temperatura 9, 10, 11 stopni. Bardzo skromnie, więc trzeba się przygotować na powrót tych takich ciężkich ubrań, szalików, rękawiczek i przede wszystkim przeciwdeszczówek. A tymczasem korzystajmy do soboty z tego, no można powiedzieć, lata. 3 dni i 14 stopni różnicy, jeśli chodzi o Warszawę. No, jak się nie przeziębić w taką pogodę? Naprawdę, trzeba na siebie uważać. Dziękuję Ci, Moniko. Dobrego wieczoru. Dobranoc.